paznokciowe, TikToki, kontrast, stylistka paznokci. Jademy! Jeszcze TikTok nie zaczął lecieć, a ja już leżę i kwiczę. Dobra. Ej. Oj. Oj. Bardzo niedoświadczona osoba to robi te paznokcie. Nie ma jakiejś tragedii, ale widać, że się jeszcze uczysz. Ucz się, ucz się, ucz się. Ale sobie dałam pauzę, nie? Akurat w tym momencie, jak mu tą rękawiczkę wciągnęło. Tutaj zobaczcie, to białe, to jest rękawiczka wciągnięta we frez. I akurat złapałam ten moment. Jest tu dziura, no. O! Mi się chyba też tak kiedyś zrobiło. Dlatego nie lubisz rękawiczek, no bo jak masz za duże, albo masz jakieś złej jakości, odstające, źle pracujesz, nieprawidłowo trzymasz fryzarkę i dłoń klienta, no to nie dziwota. To chyba... O. O, widzi? I to jest luźna ręka, o. Luźna ręka, a nie jakby linę przeciągała, a to nie jest jakiś dolony Squid Game. Psy takie grube, lecące w dół, takie... O, takie... Ach, takie, wiecie, takie... Takie, co kiedyś były. O, nie lubię takich. Stara generacja tych psów. Zjechany pilnik. Tradycyjny lakier? Do lampy? Po co? To są tradycyjne lakiery i nie trzeba do lampy wkładać. Chyba, że to nie były tradycyjne lakiery, to zwracam honor. Żeby nie było, no można sobie zrobić paznokcie żelowe, kolorkiem jakimś takim lekko beżowym, imitującym płytkę naturalną. Położyć od razu to bez koloru i później sobie na ten top różne kolory lakierów tradycyjnych nakładać. Tylko no niekoniecznie musicie je wkładać, te lakiery, do lampy, bo to nic nie da. No. Próbuję wytłumaczyć, że to będzie źle wyglądać. Tu chodzi. Klientka, która chce krótkie, ale lipica. No. Tak, czasami jest taka ściana, one tego nie chcą słyszeć, nie? One chcą krótkie, ale żeby były szpice, no. Takie chciała, zapłaciła 200 zł, ale to jest krótki French. Dobra, tu są dwa cienko French namalowane, a wskazujący i mały są grube. Po prostu szerokość French'a jest grubsza, no ale już pal licho. Paznokcie są najgorsze, ale co dostała? O Boże, 200 zł? No, pozacinana, pozalewane materiałem skórki, grube, beczułkowate, powycinane krawędzie dolne, brzydki French, poszerzające się paznokcie. No, naprawdę to jest osoba, która ewidentnie się jeszcze uczy, albo po prostu robi paznokcie, a się nie uczy. To jest jakiś kształt chyba pokazowy, bo jest mocno krawędź dolna, obniżona. Czy specjalnie? Nie, ja bym inny kształt frezu wybrała do tego typu robienia, frezowania. Na pewno nie taki cienki, bo to coś... Ta frezarka ryczy. To był zawsze odgłos frezarki, kiedyś jak pracowałam jeszcze w salonie, a tak no, byłam nieświadoma. Ale ja już wiedziałam, że jak ona tak ryczy, to coś jest nie tak. Coś trzeba tam... naprawić, coś jest nie tak, albo na serwis oddać, albo zawołać Przemek! Rozumiecie, nie? Ja totalnie nie potrafiła wybrać koloru. I jakby wiecie, w salonie to jest zupełna normalka. Sytuacja jednak zaczęła robić się nieco bardziej napięta, kiedy nałożyłam bazę i trzeba było położyć kolor. My na wyborze tego koloru trwałyśmy z dobre 10 minut. Zaczęłam więc dopytywać... No 10 minut na wybór koloru... No to klientka ma... do samego już malowania kolorem, nie wiem, co najmniej 40 minut na to, żeby ten kolor wybrać, więc no
co ona robiła przez te 40 minut. Paznokcie są na jakąś konkretną okazję, a może do jakiejś konkretnej stylizacji. Dobierałam kolory do karnacji. Za szerokie te nóżki miała, źle docięte, niezbyt pod złym kątem i w złym miejscu, ale dobra, to jeszcze może nie jest najgorsze. Finalnie padło na dość odważny kolor, bo żółty. Kiedy jednak skończyłam nakładać ostatnią warstwę tego koloru, klientka oznajmiła, że on się jej nie podoba i chciałaby go zmienić. Co wy byście w takiej sytuacji zrobiły? Jeżeli klientka po nałożeniu już koloru i utwardzeniu go, powie, że jej się nie podoba kolor, no to umawiamy się na odświeżenie, na zmianę koloru. Bo to, czy się kolor podoba, czy nie, jesteś w stanie stwierdzić już nakładając pierwszą warstwę, zanim włożysz do lampy, możesz pooglądać, czy to na pewno jest to. Albo przykładasz do swojego palca wzornik i oglądasz, czy z karnacją to wygląda dobrze, czy współgra ten dany kolor z karnacją. Ale kiedy już jest kolor utwardzony, kochani, to już jest musztarda po obiedzie. To już tutaj trzeba dokończyć usługę i przychodzisz na odświeżenie w celu zmienienia koloru. Kiedy właścicielka powiedziała szukać nowych klientów. Idziecie sюда! Bach ją! Siadaj na te pazy! Dobre to było, no! Jeszcze widziałam TikToka, jak chyba podniosła tę klientkę i zaniosła do salonu. To jest mój typ poczucia humoru, nie? Takie rzeczy mi się podobają. Moja siostra jest kosmetyczką. O, już mnie to boli. Bez rękawiczek, praca, dziwny chwyt jakiś taki. Jakoś, jak one siedzą? Ona powinna siedzieć naprzeciw, a nie gdzieś z boku. No dobra. No nie, to jest bardzo zła postawa do robienia paznokci. Mostek. Będą akryle? Czy akryłżele? O Boże, to jest takie złe. To mi nie wygląda na bycie kosmetyczką. Kosmetyczką. Może to takie tylko takie ha ha ha, moja siostra jest kosmetyczką, takie wiecie, w celach humorystycznych właśnie, bo to naprawdę nie wygląda. Jeżeli jest kosmetyczką, to bieda tym klientkom jej. Paznokcie moich klientek i ich pracy. Dobra, pokaż no. Aha, barmanka. A, ich paznokcie. Aha, że barmanki noszą takie paznokcie, okej. Okay. Długie, troszkę drapieżne. Studentka, delikatne, bardziej sweet. A, pielęgniarka, czyli takie w ogóle ledwie widoczne. Fajny TikTok, no. Już pomijam fakt jakości wykonania tych paznokci. Skupmy się tylko na pomyśle TikToka. Odważnie, grubo. Mamy lalkę, no dobra, szablon. Ciekawy TikTok. Ciekawe, jakby mi wyszło. Chcesz się jeszcze pośmiać, a nie chcecie szukać śmiesznych paznokciowych TikToków, to wbijaj tutaj i oglądaj dalej.